Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 150. Cześć, nazywam się Szymon Negarz i swoją karierę zawodową skupiłem na rozwoju sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach założyłem Wise Group. Grupę firm, która przez doradztwo szkolenia, usługi marketingowe i rekrutacyjne pomaga w rozwoju sprzedaży i marketingu B2B. W naszym portfelu znajduje się Sellwise, AdWise, HireWise oraz Akademia Sales Angels. A ja, na co dzień jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż i Marketing B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to wygraj 200 tysięcy zł w wyzwaniu Wdrażamy NSM. Cześć, witajcie, witam Was gorąco i serdecznie w najbardziej ekscytującym odcinku, jaki mam okazję nagrywać w swoim życiu. A życie za krótkim jest, żeby robić rzeczy proste, nieekscytujące i takie, które nie budzą w nas emocji, a właśnie takim wyzwaniem będzie wyzwanie Wdrażamy NSM. Ja, jako Szymon Negacz i my, jako cały sellwice, widzimy, że. Polska, aby wzięła pełnoprawną konkurencję z firmami zachodu i z firmami ze Stanów Zjednoczonych, musi przejść transformację sprzedaży, marketingu, strategii i zarządzania w firmach. Widzimy to nie tylko my, ale widzi to też rynek. Klienci nasi i osoby, które krążą dookoła tego podcastu już wiedzą i widzą, że transformacja sprzedaży, marketingu, wdrożenie procesów, strategii i odpowiedniego zarządzania może być kluczowym nie tylko dlatego, żeby przetrwać kryzys, który być może nadchodzi, ale żeby też przetrwać i rozprzedażyć Długoterminowo i zajmować bardzo istotne miejsce na arenie międzynarodowej naszymi polskimi filmami. I teraz każdy, kto już wie. Że trzeba te obszary sprzedaży i marketingu przetransformować, wie jednocześnie też, że nie jest to wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wie, że ludzie oporują, wie, że trudno wzbudzić motywację do zmiany, wie też, że zazwyczaj ta zmiana bywa bardzo chaotyczna i przeprowadzona w nieodpowiedniej kolejności. Słuchacze tego podcastu byli wręcz skazani przez ostatnie miesiące i lata na to, żeby nawigować po 150 odcinkach, szukać tej wiedzy i próbować ją ustrukturyzować samodzielnie. Było to trudne, czasami nawet niemożliwe i bardzo Demotywowało w podejściu do zmiany i transformacji sprzedaży w swoich firmach, tak jak i marketingu. I teraz, my widząc ten problem, stworzyliśmy wyzwanie. Wdrażamy NSM, i to wyzwanie potrwa 50 odcinków tego podcastu. Podzielimy je na dwie serie. Serię Sprzedaż B2B. I Marketing B2B. Będzie to seria niebieska, seria Sprzedaż i seria fioletowa, seria Marketing. Seria Sprzedaż będzie dostępna na stronie sellwise.pl, seria Marketing będzie dostępna na stronie adwise.pl. I obie te serie w 25 odcinkach będą prowadziły słuchaczy przez transformację odpowiednio sprzedaży i marketingu. Każdy odcinek będzie kończył się zadaniami domowymi, na które będzie dwa tygodnie, aby przez nie przejść i wykonać w swoich firmach. Co bardzo ważne, każdy słuchacz może wybrać jedną ścieżkę tylko sprzedaż, tylko marketing bądź iść równolegle dwiema ścieżkami i, na przykład, transformować w tym samym czasie oba zespoły w taki sposób, żeby one się ze sobą komunikowały i rzeczywiście doprowadziły do zmiany. Ja, jako Szymon i nasz zespół, zadbam o to, żeby wiedza podawana w konkretnych odcinkach była podawana w takiej kolejności, w jakiej podawana być powinna. Zadbam też o to, żeby Opowiedzieć jeszcze raz o treściach, które być może w przeszłości przydarzyły się w tym podcaście, ale ja zmieniłem wizję na to, w jaki sposób one powinny współgrać z całością tego, co w waszej ma się wydarzy. Więc część tematów się powtórzy, a Wy po prostu powinniście skupić się na tym, żeby słuchać, zwyczajnie słuchać każdego kolejnego odcinka. To, co może Wam pomóc przejść to wyzwanie, ale nie jest konieczne, jednak będzie na pewno pomocne, to trzy szkolenia: szkolenie Machina B2B, Machina B2B 2.0 oraz Marketing B2B. Są one dostępne u nas w zakładce szkolenia otwarte, można je nawet kupić w jednej paczce wszystkie trzy taniej. Warto kupić je dla wszystkich osób, które będą uczestniczyły w tym wyzwaniu, ponieważ ja przez całe wyzwanie będę referował między innymi do materiałów dodatkowych, które są dostępne właśnie w tych trzech szkoleniach. Oprócz tego, co istotne, to wyzwanie, wyzwanie wdrażamy nowoczesną sprzedaż i marketing, to wyzwanie, które wygrywa absolutnie każda firma, zespół, która w tym wyzwaniu wystartuje. To znaczy każdy, kto przejdzie transformację, kto uporządkuje swoją strategię, kto uporządkuje swoje procesy, kto uporządkuje to, w jaki sposób pracuje, na koniec wygrywa. To jest cudowne wyzwanie, bo tak naprawdę nie da się go przegrać. I to jest w nim najfajniejsze. Ale po co w takim razie? Robimy konkurs. No cóż, robimy go po to, żeby do tego wszystkiego dodać trochę emocji. I na czym ten konkurs będzie polegał? Po zakończeniu wyzwania, po ukazaniu się 50. odcinka, rozpoczniemy miesiąc na podesłanie prac konkursowych. Prace konkursowe będą zawierały historię transformacji. To znaczy problem, który rozwiązałem, sposoby, które rozważałem jako rozwiązanie tego problemu, historia wdrożenia i rezultaty tego wdrożenia. Co ważne, w tej pracy nie będą się liczyły tylko wyniki. Będą się tam liczyła, będzie się liczyła forma, będzie się liczył pomysł, będzie się liczyła kreatywność, będzie się liczyło bardzo wiele obszarów, które kapituła konkursowa składająca się z trzech osób z grupy Wise, ale osób, które nie prowadzą projektów doradczych, tak żeby nasi klienci nie byli faworyzowani i trzy osoby Spoza grupy Wise, które pomogą, aby wynik tego konkursu był możliwie obiektywny. I teraz praca, która wśród kapituły konkursowej otrzyma najwięcej punktów, wygrywa 200 tysięcy złotych w gotówce bez żadnych. Gwiazdek, bez żadnych e, małych druczków, bez żadnych cudów wianków. Na szczęście, już na etapie 150 odcinka, ludzie wiedzą, że sobie nie żartuje, bo inaczej mogło być, mogłoby być różnie. E, co ważne, będą też trzy wyróżnienia w tym konkursie. Będzie wyróżnienie w kategorii tech, czyli najbardziej interesujące wdrożenie z technologiami w tle. Będzie wyróżnienie w kategorii debiut, czyli e, młoda firma, która dopiero wystartowała. I będzie też wyróżnienie w kategorii metamorfoza, czyli firma, która już długo istnieje, ale bardzo mocno się zmieniła. I teraz wszystkie e, te wyróżnienia wygrają bezpłatny audyt naszych konsultantów, który sprawdzi całe to wdrożenie na sam koniec. E, a oczywiście wszyscy, wszyscy, cała czwórka zwycięzców wygra też wywiad w NSM. Tutaj na koniec porozmawiamy ze wszystkimi, którzy przeprowadzili najciekawsze transformacje. Będziecie mogli zobaczyć te prace, przeczytać historię tych wdrożeń i wejść nieco w głębiej w to, jaki sposób nowoczesna sprzedaż i marketing rzeczywiście działa w tych firmach. Sam SN NSM i ten ekwiwalent związany z tym, że tutaj w NSM-ie wywiad się odbędzie, dla niektórych film może stanowić dużą wartość też w pieniądzu, jeżeli by to policzyć. Czyli podsumowując, konkurs startuje w dniu ukazania się ostatniego odcinka. Zadbamy też o to, żeby regulamin konkursowy był dostępny na długo przed rozpoczęciem wyzwania, tak, żeby każdy z Was mógł się na spokojnie z nim zapoznać i rzeczywiście sprawdzić, w jaki sposób będą oceniane prace konkursowe. No i teraz uwaga. Parę pytań takich organizacyjnych. Kto może wziąć udział? Oczywiście udział mogą wziąć tylko i wyłącznie firmy. I to tylko i wyłącznie firmy operujące w B2B, bo to dla nich dedykujemy całą tą serię i całą wiedzę. I teraz na pewno będzie tak, że firmy, które będą brały udział w wyzwaniu, w dniu aplikacji muszą mieć przynajmniej pięciu pełnoetatowych pracowników. Na umowie o pracę bądź B2B to nie ma większego znaczenia. Uwaga, mogą też brać udział Zespoły, czyli na przykład, jeżeli jestem dziesięcioosobowym zespołem, headem dziesięcioosobowego zespołu w dużej firmie, to również mogę wziąć udział, ale oczywiście jako ta firma. Nie będzie niezbędne wykonanie wszystkich zadań z tego wyzwania. Niezbędnym będzie opisanie po prostu caseu wdrożeniowego. Dlatego z jednej strony z powodzeniem można korzystać z konsultantów Cellwise w trakcie tego wyzwania, to znaczy być naszym klientem, zgłosić się do nas i lepiej przejść całe wyzwanie. Niemniej, mniej to Nie gwarantuje sukcesu, to znaczy to pewnie zwiększa szansę udanej transformacji, ale nie zwiększa szans wygrania samego wyzwania, to znaczy wygrania tych 200 tysięcy złotych. Dlatego, że na sam koniec będziemy oceniali samą pracę i to w jaki sposób ktoś podał historię tego wdrożenia, w jakiej to zrobił formie, jak dobre to było, jak odkrywcze były też wnioski. W związku z tym, jak najbardziej można robić całe wyzwanie, można je robić sell wise, można robić tylko fragment i później go opisać. Nie jest koniecznym przejściem. Zadań domowych z każdego odcinka. I teraz uwaga. Eee. Te 200 tysięcy złotych nagrody dla mniejszych organizacji może stanowić ogromną różnicę. To znaczy mogą rzeczywiście przeznaczyć tą kwotę na zwiększenie swojej konkurencyjności, na inwestycje, na wiele, wiele innych bardzo ważnych rzeczy, a większe organizacje, dla których kwota 200 tysięcy nie jest już aż tak imponująca, mogą te 200 tysięcy złotych przeznaczyć na premię dla pracowników, którzy przeprowadzili tę transformację. Pamiętajcie, na sam koniec absolutnie każdy wygrywa. Więc 200 tysięcy ma być jedynie zachętą, jedynie takim bardzo przyjemnym dodatkiem, w tym wszystkim, oraz czymś, co rzeczywiście wygeneruje nam trochę emocji, bo na sam koniec spotkamy się na live'ie na jednym z większych kanałów YouTube'owych w Polsce i zrobimy to, słuchajcie, jak normalnie w telewizji: będziemy dzwonili na żywo do wygranych i ktoś dowie się. Na żywo, że wygrał 200 tysięcy, a wy będziecie mogli na żywo usłyszeć reakcje tych ludzi. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Już od przyszłego tygodnia startujemy ze ścieżką sprzedaż B2B, i później naprzemiennie seria niebieska sprzedażowa i seria fioletowa, marketingowa będą się ukazywać co tydzień tutaj na kanale, tak żeby wspólnie pozmieniać nasze polskie firmy, tak żeby wspólnie zrobić ogromną różnicę. I teraz prośba do Was, jeżeli podoba Wam się ten pomysł, podoba Wam się misja, którą wymyśliliśmy i stworzyliśmy, to koniecznie napiszcie o tym post w social mediach. Niech dowie się o tym, jak najwięcej osób i firm możemy na tym tylko i wyłącznie zyskać. Użyjcie hashtagu Wdrażamy NSM, napiszcie o tym kilka słów i niech dobra wieść. Się niesie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że jesteście choć trochę podekscytowani tak bardzo jak ja. Bo ja jestem tak bardzo, że o Jezu. Naprawdę, no. Znaczy, czuję, że to będzie duże. Czuję, że dam z siebie absolutnie wszystko i czuję, że e, finał tego wyzwania będzie niesamowity. Dziękuję Wam bardzo. Ręce do roboty, bierzemy się i wykorzystajcie ten tydzień, żeby wszystkich przekonać do transformacji w Waszych firmach. Piątka, cześć.